Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, wszystkie piękne hodowczynie oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, Magik. Powiem tak, jak ostatnio już nie miałem czasu nagrać kolejnego filmu, a lubię pokazywać, jak to wygląda. Oczywiście cały czas robię to z pasji, nie chwalę się, niczym się nie chwalę absolutnie. Chciałem sobie kiedyś tak kręcić, to było moje marzenie, podpowiadając ludziom troszkę swojej wiedzy. Oczywiście bardzo chętnie zaczerpię wiedzy waszej. Ktoś napisał ostatnio o słomie, jest słoma. Ktoś napisał ostatnio o rusztach, odpisałem, że są ruszta. W tym tygodniu, może w następnym będą. Na razie nie wkładamy, gdyż nie ma takiej potrzeby, bo na razie mamy lęgi. Potem będzie to wszystko znowu przerabiane, celki będą wrzucane pod wiatę, która będzie obok wybudowana i tam będą gołębie typowo rozpłodowe, a tutaj będziemy budować hodowlę gołębi już lotowych, ale to jeszcze potrwa pewnie z 2 lata, nawet 3, żeby cokolwiek fajnie tutaj było powrzucane, przeselekcjonowane, więc bawimy się od początku. W związku z powyższym, dlaczego mówię o gołębiach, gdzie kupuję, kogo kupuję? Po prostu tak, kiedyś kupowałem u Artura Pawelca gołębie od Dewerda, bardzo dobre gołębie od Janusza Bodego, cały czas kupuję, cały czas coś tam Janusz dla mnie uchowa. Nie są to na przykład też tanie rzeczy, ale staram się budować, iść do przodu. Lepiej kupić 4 fajne niż 50 bez niczego, bez pochodzenia. Więc dzisiaj zaprezentujemy samicę od Rafała Pasonia. Czysta krew Marcela Albrechta. Czysta krew oczywiście i to jest, tak podglądam na rodowód, żeby wam coś źle nie powiedzieć. Mocny imbret. Mocny imbret słynnego BAK-17. Więc jeżeli ma ktoś większą wiedzę rozszerzoną na temat gołębia BAK-17, to będzie wiedział, o co chodzi. Co chciałem powiedzieć? Trochę mi Rafał doradził, jak to sparować, co zrobić, żeby było też dobrze. To wstępnie opowiem, jak to wygląda, ale pokażę wam gołąbka. Troszkę nieoswojona, bo nie na swoim gołębniku. Dopiero jest u mnie dzisiaj praktycznie, można powiedzieć, trzeci dzień. Tak wygląda ten gołąbek. Proszę sobie zobaczyć. Z bliska pokażemy, tak? Pokażemy ładnie skrzydełko. Też, żeby tak troszkę z grubsza było to widoczne. Tak się mi udało to kupić. Może Rafał się nie obrazi, jak powiem. No bo Rafał sobie chciał uchować samczyka, ale niestety się nie udało, więc została od niego zakupiona. Numerek, żeby nie było. Nie wiem, czy będzie widać. Może tak. Jest to numer 0169, oddział oczywiście u Rafała. Gołąbek bardzo fajnie zbudowany, bardzo mocne skrzydełko, bardzo ładnie leży w rączce. Na mostku jest taki, jak powinien być, takie lubię gołębie oczywiście, bardzo zbudowane, fajnie. Oczko na tą chwilę jest przepiękne, to jest dopiero początek rozbudowania tego oka. Ale to jeszcze jest za wcześnie. I teraz co? Taka historia. Na razie na tego gołąbka nakładam swojego gołębia, tylko też fajnego takiego lotnika. To jest gołąb, który u mnie pierwszy, drugi, trzeci raz siadał jako czołowy gołąb jeszcze w sekcji Łabowa. Piękny gołąb. On praktycznie ten gołąb nabił, zrobił mi wicemistrza, coś takiego. Nie pamiętam, ale też o nim opowiem, o co chodzi. Więc tak wygląda ten gołąbek, proszę zobaczyć, jak ona pięknie leży. Proszę zobaczyć, ani nie drgnie. Inteligentny, piękny gołąbek. Ty tutaj sobie idź. Wariacie, chodź. Na razie są w takich celkach,
ja takie celki będę właśnie, jak te cele tutaj już będą zlikwidowane, będą przeniesione pod wiatę, to z takich celek normalnie będą, one nie mają karmników, nic, to nie są te cele takie, które są od Janusza Młodego, tylko to są cele, które będą wstawiane tutaj już, żeby gołąbego, tak, tu nie chcę teraz zdemonstrować, bo mam tam pojniczki pozakładane, to są typowo lotowe, takie, jakie chciałem. Rafałowi się to podoba, a mi właśnie w tym drewnie, do tego mojego drewna, to się pięknie z tymi staweczkami też będzie komponowało. To jest mój gołąb. To jest mój gołąb. To jest mój gołąb, który jak mnie widział na oblocie, że wołam stado, to nawet potrafił się pierwszy od stada odbić, żeby do jedzenia. Jest bardzo łakomczliwy, łakomczliwy gołąb. Skąd gołębia mam? Już wam powiem. W 2013 roku pojechaliśmy do Artura Pawelca zakupić dużą ilość gołębi. Oczywiście, bo to był nasz start. Chcieliśmy inwestować i mówić, pokazywać, sprawdzać, czy to jest jakiś materiał w miarę dobry. Gołąbek jest też bardzo piękny. Bardzo ładnie też leży w rączce. Jest on długi. Fajnie zbudowany, bardzo mocny gołąb, bardzo mocny gołąb. I ten gołąbek został zakupiony, zostały te gołębie zakupione, a na samym końcu Artur Pawelec powiedział do mojego brata: Wiesiu, jak tam już sobie zrobiłeś zakupy, to wszystko wybierz sobie jakąś fajną parę gołębi, tylko te gołębie nie mają obrączek, po prostu. Nie dochodziliśmy, dlaczego, skąd, bo nas to nie interesowało. Myśmy chcieli za darmo fajne gołębie. No i brat wybrał samice i wybrał samce. To są gołębie tak zwane u nas bez obrączek, które robiły wyniki w 14 roku, w 15 na młode kapitalnie. Niestety ojciec tego dzieciątka w tamtym roku mi odszedł, ale ze względu na to, że wszedł do wojlery, lizmu, po prostu ciupnął nogi, no niestety musiałem go zlikwidować, ale mama jest zostawiona u góry, więc zaraz ją pokażemy, jak wyglądała jego mama. Oczywiście poszedł na ojca w budowie, w mocy, w skrzydłach, troszkę brudne ogonki, bo one się jeszcze nie chcą kąpać, ale będę próbował ich wypuszczać, bo wczoraj mi się już nie udało, bo tylko jeden wykąpałem, nie zdążyłem, ale muszę ich ładnie doprowadzić do porządku, Alberta też muszę doprowadzić do porządku, bo tam ma troszkę ogonek brudny. Więc nakładam taką samicę na tą samicę nakładam tego samca po konsultacji z Rafałem Pasoniem. Gołębia totalnie nie znam pochodzenia. Totalnie. Totalnie nie mamy pojęcia, kim jest ojciec i kim jest matka. Ale wierzę w tego gołębia, spróbuję sobie zacząć. Więc mówię. 0451 1332. To jest taki mój gołąbek. Więc to jest taka para, która. Okay, spokojnie. Spokojnie tylko. Idź sobie. Trochę dzikawe, bo nieoswojone. Tutaj chciałem zaprezentować ostatnio, żeście już właśnie nawet ją wiedzieli, ale ja o niej nic za wiele wam nie mówiłem. To jest gołąbek, tak samo 0230. Mój gołąbek 1134. Było kiedyś głośno o nim. Więc to jest z roku 19, więc możecie sobie tam to posprawdzać. Po listach, czy tam po wynikach. Czy to nie chodzi o wyniki, tylko tutaj bardziej chodzi o budowę. Kiedyś, jakiegoś czasu dawnego też dostałem od Janusza Bodego samicę lotniczkę, u niego była lotniczka, a potem była wrzucona do rozpłodu i potem mi ją Janusz sprezentował. Na tą samiczkę nałożyłem mojego tego oryginalnego holendra, który to jest, tak mówię, tak zwaną, tak nazywam, złotą parą, i właśnie po tej samiczce od Janusza, ona była coś, Bondula się nazywała, Bondula, tam coś pochodziło od James Bonda 007, nazwaliśmy ją, dał ją Janusz, to jest moja Bondula, no to mówiliśmy Bondula. Nadałem tego samczyka mojego właśnie NL, pokażę wam go ze złotej pary, wyszła mi taka samiczka.
wyszła mi taka samiczka i ta samiczka mi dała w tamtym roku też fajne, te młode też fajnie kapitalnie latały. Ale one latały też w muszynce, jeden latał w muszynce, drugi latał w ławowej. I na tego gołąbka znów poszedł brat. Brat tego siwka, który jest u góry. Proszę zobaczyć. Tylko on już jest troszeczkę starszy. Ten sam gołąb, ta sama budowa. I ten jest bardziej jeszcze tutaj w skrzydłach, jak dla mnie, mocny. Na bardzo długim mostku, piękny. Skrzydełko jest kapitalne. Proszę zobaczyć. To jest gołąbek jeszcze z tipesem ode mnie. Żeby nie było, spróbuję wam to pokazać. 0451 to jest kolejny brat tego z góry, więc próbuję teraz zamieszać. No, skończyło mi się miejsce niestety na telefonie i przerwała się transmisja nagrywania, więc musiałem wyłączyć, wyrzucić coś i tyle. Tak pokrótce, to taki byłby to film dzisiaj, może tylko o tych gołąbkach. Tutaj gołąbki to tak samo mamy. Chciałbym pokazać dalej oczywiście sytuację, żeby nie było. Też gołąbek, samiczka nasza, też po, bardziej po tamtej złotej parze. Ale oczywiście nakładaliśmy ją, poprosiłem po rodowodzie Artura Pawelca, żeby mi doniósł. Chodź. Nie nauczone w tych celkach jeszcze jeść, bo miałem w karmiczki, a tutaj mają te. No i takiego mam gołąbka DV-a. Źle widać, bo... Nie zobaczycie, bo taka rozdzielczość jest, nieważne. No i tu mam takiego zakupionego właśnie od Artura Pawelca. Bardzo ciekawy gołąbek, też z fajnego pochodzenia, z Ayer Campów, więc zabawimy się tą parką. Muszę robić leki, trochę mam mało czasu, bo gołąbki są głodne. Tu mi zejdzie pewnie jeszcze z godzina, żeby to wszystko posprzątać. No jeszcze mam odkurzanie na koniec, bo co dwa dni sobie odkurzam. Jutro nagram kolejny jakiś filmik, to coś wymyślę, bo na razie tak za dużo nie mam czasu. Jeszcze mam studio, nagrywam teraz płytę, muszę skończyć, więc coś tam będziemy opowiadać. A, czekajcie, coś wam pokażę. O, tutaj sobie poprzestawiamy troszkę, żebyście mnie widzieli. I troszkę w tą stronę. Będę się starał nagrywać ze stabilizatora. Muszę się nauczyć w ogóle obsługiwać go. Ciężko samemu cokolwiek zrobić. Zaraz wam dam jedzenie, czekajcie. Zaraz wam dam jedzonko. O. Poparowane pięknie. No jakieś tutaj 3-4 samce będą luźne, ale to ja je zaraz tutaj zlikwiduję. O, tu się walą dwa u góry właśnie. No to się wali. Mi tręga jeden, drugi mi tręga się wali. No to tak jest. Co zrobisz? Sami nic nie zrobisz, albo nie zrobisz. Muszę wam przedstawić kogoś. Wspominałem już na chyba początkujących filmach, że mam takiego gołębia na imię Uszaty. Uszaty. Pierwszy gołąb, który się urodził w grudniu. W grudniu się urodził, po południu się wykluł. To jest Uszaty. O! Uszaty. Ja mu muszę imię zmienić, bo to jest po Janusza Bodego samicy i po tym moim dużym sieku, to chyba mu zmienię nazwę i będę mówił do niego Baciar, co? Baciar. A.
O, tu se siedzi, wypuściłem sobie go, tu jest jego miejsce, tu ma karmiczek z wodą, taki mój kumpel. Rano jakże przyjechał karmić, to gdzieś mi tu po ramieniu chodził, ale mówi, ty nie oswajaj się do mnie, bo będziesz potem widział pierwszy gołębnik i będziesz wracał do niego, tak? No, umiesz rukować już? Umiesz? Naloty, dziadu, żeś treningi powinien robić o tej porze. No i tyle chciałem wam pokazać. Trzymajcie się moi kochani, zdróweczka piszcie, kocham, pozdrawiam, wszystko dla was.